Ale zanim zacznę głosić, chcę was zachęcić do składania świadectw. Świadectwa są czymś takim, są niezbędnym filarem potrzebnym w Kościele. Do tego, żebyśmy się prawidłowo rozwijali, potrzebujemy wiedzieć i słyszeć od siebie wzajemnie, że Bóg działa, że działa, że jest wierny, że Jego Słowo jest mocne. Amen. Składajcie świadectwa. Czasami jest tak, że może wam się wydawać, że nie macie tych świadectw. Macie, bo chodzicie z Bogiem. Świadectw nie ma ten, kto nie chodzi z Bogiem. Popatrzcie, mamy bardzo dużo ewangelizacji. Pracujemy w różnych miastach. Naprawdę z każdego miejsca można złożyć świadectwo. To nie jest tak, że my wychodzimy tutaj i tylko korygujemy. Bo tak jak powiedziałam wcześniej, nie? Jeśli będziemy się cały czas tylko i wyłącznie korygować, to będziemy skarłowaciali. Potrzebujemy słyszeć również świadectwa mocy, świadectwa przemiany, świadectwa przełomów. To jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Ja was widzę na ulicach, widzę co robicie i na pewno macie masę takich świadectw. Więc wychodźcie i składajcie te świadectwa. Ja wam powiem takie świadectwo. Przedwczoraj modliłam się o naszego sąsiada, który tak zagaił do mnie, bo informacja jest na szybie od drzwi do klatki, że Basia nie żyje. I on tak przypatrywał się, a ta nasza informacja jest troszeczkę ta klapsydra inna niż jak gdyby te standardowe, ponieważ w zakładzie pogrzebowym, jak usłyszeli, że my robimy pogrzeb poza księdzem, nie mieli w ogóle odwagi zapytać, kim jesteśmy i tak dalej, zrobili nam taką tą klapsydrę, słuchajcie, taką w ogóle, taką cienką, taką kurczę wyciętą z kartki, jakaś tam czarna oblamówka i tak dalej. I on tak tam do mnie zagadał w ogóle o mamie i zgadaliśmy się, że i on mi właśnie powiedział, że ma problemy z wątrobą. I pomodliłam się o niego. I słuchajcie, mijam się z facetem prawie każdego dnia, bo on wychodzi na spacer z pieskiem i ja wychodzę na spacer z pieskiem. Posłuchajcie, jak on mi dziękował. On do mnie mówi, nigdy żaden ksiądz nie pomodlił się tak o mnie. Ja naprawdę pani bardzo dziękuję, że na tym porannym spacerze, a słuchajcie, a psa ma o imieniu Malwina, kiedyś w ogóle lata i Malwina, 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 ja w jejku, a tu Malwina z za rogu leci, taki wiecie, bulterier. Ale wracając do niego i do mnie, w ogóle mówi, dziękuję pani. W ogóle nie spodziewałem się, że w ogóle, no tak można się w ogóle pomodlić. Ja mówię, no można. Posłuchajcie, chcę wam dzisiaj powiedzieć troszeczkę na temat relacji. Uważam, że relacje w Kościele są czymś trudniejszym, czymś, przed czym często uciekamy, czego się boimy, w co się nie chcemy angażować. I też w dużej mierze składamy odpowiedzialność za relacje na jedną stronę. Ale chcę ci powiedzieć, że tak jak telefon działa w dwie strony, tak samo jest z tą relacją. Że ona działa po prostu w obydwie strony. Jesteśmy w takim czasie, że pewne rzeczy się muszą zakończyć. Uważam, że każdy z nas ma już na tyle dobrego wglądu w siebie, że wie, w jakim stanie jest i że naprawdę będziemy brali odpowiedzialność za swoje dusze, będziemy pewne przestrzenie zamykali, a inne też wskutek zamknięcia starych będą się otwierały. Chcę wam powiedzieć też taką rzecz. Nie bójcie się tego. Nie bójcie się tego. To diabeł chce nas nastraszyć. Że zmiana jest czymś strasznym. Zmiana jest czymś dobrym. Zmiana jest czymś nowym. I nie trzeba się tego bać. Taki jest po prostu moment. To nie dlatego, że... Bo wiecie, czemu jest taki moment? Ponieważ przez większość czasu nie robiło się porządków. Więc jak się nie robiło porządków, no to teraz jest taki czas, że na te porządki trzeba porobić. Głęboko jestem przekonana w swoim sercu, że żeby Bóg mógł się w naszym życiu zamanifestować, pewni ludzie do naszego życia muszą wejść. Pewne relacje muszą się zawiązać. I teraz zobaczcie. Jesteśmy jakąś grupą, jesteśmy jakimś kościołem, jakimś zespołem. Fajnie, kiedy odnajdujemy swoje powołanie, fajnie, kiedy odnajdujemy siebie, tak?
ale jeśli nie będziemy się łączyli, to pozostaniemy solistami. Solista nie zrobi tyle, ile zrobi zespół. Ja sama tutaj zrobię jakąś część, ale z moim zespołem zrobię więcej. My bez was coś zrobiliśmy, ale z wami zrobimy dużo więcej. Z wami zajdziemy dalej. I między innymi te zmiany, które muszą nastąpić w sercach, to będą zmiany ku temu, że dojdziemy do miejsca przyjaźni. Nie tylko bycia ze sobą, ale dojdziemy do miejsca przyjaźni. Przeczytajmy sobie Psalm 1. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie. To jest bardzo ciekawe, ponieważ tą księgę Dawid rozpoczyna nie od informacji o Bogu, ale od informacji o człowieku. O człowieku. Zobaczcie, celem naszej służby jest co? Zbawienie dusz. Zbawienie dusz. Dawid ten psalm rozpoczyna właśnie w taki sposób. O człowieku. Szczęśliwy mąż, który nie zasiada... Gdzie? W radzie szyderców, w gronie szyderców. Jedną z ważniejszych rzeczy w naszym życiu są relacje. Naprawdę. Troszkę już chodzę po tym świecie, troszkę przeżyłam, urodziłam dwoje dzieci, byłam w różnych miejscach, byłam w różnych konfiguracjach, byłam w różnych relacjach i relacje są mega istotne. One są mega istotne i uważam, że jest wyswobodzony atak na to, aby tych relacji nie było. Że diabeł stara się cały czas pokazywać grzechy tobie, twojego brata i siostry, po to, abyś nie wszedł z nim w głęboką relację. Uśmiechnijcie się trochę. Kościół to miejsce zwycięskich ludzi. Kościół to miejsce zwycięskich ludzi, nie upadłych. Nawet jeśli będziemy mieli do uprawy teraz kawałek trudnego terenu, który trzeba zaorać, który trzeba zasiać na nowo. Razem to zrobimy. Razem to zrobimy. Macie nas, a my mamy was. Amen. Popatrzcie, gdyby nie Jezus, w ogóle w normalnych okolicznościach byśmy się nie spotkali. Ja nie wiem, co bym musiała zrobić, żeby spotkać Edytę Peters. Chyba na jakiejś imprezie, Edyta. Może niektórych z was w sposób naturalny bym spotkała, ale gdyby nie Jezus, gdyby nie to, że nas połączył w Kościół, byśmy się po prostu nie spotkali. Rozumiecie? I jak teraz jesteśmy w jednym kościele po co? Żeby drzeć koty? Żeby koty drzeć? Nie. Żeby się straszyć? Nie. Żeby się kochać. I żeby dalej iść i co robić? I zwyciężać i zajmować coraz większe tereny, bo świat pozna nas po miłości wzajemnej. To, co powiedziałam na uwielbieniu, to jest ten mały zawias, ten maleńki zawias. Po miłości wzajemnej pozna nas świat. Więc tak jak powiedziałam wcześniej, aby Bóg mógł zamanifestować się w naszym życiu, odpowiedni ludzie muszą do Niego wejść. I diabeł zadba, żeby ci ludzie do twojego życia nie weszli. Ale żeby Bóg mógł się zamanifestować w twoim życiu, odpowiedni ludzie muszą do Niego wejść. Wiecie, ja kiedy oddałam swoje życie Jezusowi, to miałam takie bardzo idealistyczne podejście do wszystkiego. Do naszej relacji, do wychowania dzieci, do kościoła, do tego, jak się nasza służba będzie rozwijała, do tego, jak się ludzie będą rozwijali, bynajmniej jak powinni. Ale generalnie potem w ogóle zobaczyłam, że to po prostu kościół.
to są żywe jednostki. A my nie mamy takiego mandatu i wjazdu, wiecie, że w ogóle będziemy ustawiać ludzkie życie. Bo człowiek ma wolną wolę i podejmuje decyzje. Rozumiecie? Wszyscy się rozwijamy w jakimś tam tempie. Ale na samym początku miałam takie idealistyczne podejście, że w kościele to jest niemożliwe, żeby mi ktoś zranił. W kościele jest niemożliwe, żeby mi ktoś wywalił na pieniądze. To jest niemożliwe, że w kościele palą papierosy lub piją. To jest niemożliwe, że w kościele się ćpa. To jest niemożliwe, że w kościele w ogóle tyłki obrabiają. W ogóle to jest niemożliwe. Jest to możliwe? Jest to możliwe, bo w kościele są ludzie. Ktoś ostatnio fajnie powiedział, nie ma takiego kościoła, do którego chciałbym należeć. I to powiedział usługujący. Mówi, jak Boga kocham, nie ma takiego kościoła, do którego chciałbym należeć. Mamy jakieś wyobrażenie. Ja też miałam jakieś wyobrażenie, ale dałam się Bogu rozebrać z pewnych mrzonek, z pewnej tak zwanej fikcyjnej wizji, jak wygląda Kościół, jak winien ten Kościół wyglądać. Wiecie, my wiemy, jak powinien wyglądać Kościół. My wiemy, jak powinien wyglądać Kościół. Tylko chodzi o to, że każdy z nas musi wziąć odpowiedzialność za swój kawałek podłogi. Za swój kawałek podłogi. A więc Dawid rozpoczyna swoją księgę, która opisuje całą rzeczywistość jego podróży z Bogiem od stwierdzeń. Błogosławiony i szczęśliwy człowiek, który buduje właściwie relacje. Błogosławiony i szczęśliwy człowiek, który buduje relacje w sposób właściwy. I te takie idealistyczne podejście do tego też, jak będą wyglądały nasze relacje, powoduje to, że w relacje się wchodzić co? Nie chce. Nie chcę, bo nie chcę dać nic w tej relacji. Chcę tylko wziąć dla siebie. I chciałabym teraz, żebyśmy się przyjrzeli troszeczkę, jak budujemy nasze relacje i na jakim fundamencie to robimy. To relacje, które mam, decydują o mojej przyszłości. To relacje, które mam, decydują o mojej przyszłości. Ponieważ można być tak zamkniętym, można być w miejscu poniżenia, że nie rozpoznasz Bożego pomazańca do swojego życia i On cię nie będzie mógł pobłogosławić. To relacje, które mam, otwartość na relacje, decydują o tym, decydują o mojej przyszłości. Dlatego, że człowiek porusza się w tempie najbliższych głosów, które są przy nim. Poruszamy się w tempie najbliższych głosów, które są przy nas. I prawda jest taka, że cokolwiek bliski tobie człowiek powie, że uda ci się, to ci się uda. Cokolwiek powie do ciebie człowiek, który jest blisko ciebie, że ci się nie uda, to ci się nie uda. Relacje są mega istotne i mega istotne, w jaki sposób my je budujemy i jak nimi nawigujemy. Dlatego tak ważne jest w osiąganiu obietnicy i Bożych celów dla naszego życia, z kim podróżujemy, kto jest najbliżej nas i w czyj głos jesteśmy wsłuchani. To jest bardzo istotne, z kim podróżujemy, kto jest blisko nas i w czyj głos jesteśmy wsłuchani. Wiecie, że często można mieć naprawdę kogoś koło siebie bliskiego, kto chce błogosławić twoje życie, ale dusza może być w takim miejscu, że takiego człowieka się do siebie co? Nie dopuści. Nie dopuści się i nie można być pobłogosławionym. Można krzyczeć do Boga o różnego rodzaju przełomy, o różnego rodzaju posunięcia się do przodu, a Bóg ci będzie stawiał tego człowieka. Oto człowiek. Postawiłem go na twojej drodze. On może być do twojego życia ogromną trampoliną. Kiedy wsłuchasz się w Jego głos, kiedy postanowisz, że będziesz blisko Niego, twoje życie przesunie się daleko do przodu. Kiedyś właśnie dostałam takie słowo, że kiedy jesteśmy w miejscu poniżenia, możemy nie rozpoznać Bożego pomazańca do swojego życia. Kiedy człowiek jest w miejscu poniżenia, może nie rozpoznać Bożego pomazańca i może go do swojego życia co? Nie wpuścić. Więc to jest bardzo ważne, z kim podróżujemy, kto jest najbliżej nas i w czyj głos jesteśmy wsłuchani.
Czasami można się połączyć z niewłaściwymi ludźmi i krążyć po takim, wiecie, labiryncie bez wyjścia. Mieliście taki moment w swoim życiu, że połączyliście się, czasami nawet i w kościele, prawda? Wiecie, no co mówi słowo? Gdzie dwóch ślepców dojdzie? Kiedy ślepy prowadzi ślepego, tak? No to gdzie wpadną? Do wapna lasowanego. Kiedy ślepy prowadzi ślepego, no to mogą wpaść do dołu. Więc bardzo ważne, z kim podróżujesz i w czyj głos jesteś wsłuchany. Kiedy Bóg promuje jakąś osobę, pośle do niego kogo? Właściwego człowieka. Kiedy Bóg promuje jakąś osobę, pośle do niego właściwego człowieka. Kiedy diabeł chce zniszczyć życie człowieka, również do niego pośle odpowiednią osobę. Kiedy Bóg promuje człowieka, pośle do niego właściwą osobę i kiedy diabeł będzie chciał zniszczyć człowieka, również do niego pośle osobę. Również do niego pośle osobę. Pamiętam, przypomina mi się teraz tak naprawdę, chyba to jest świadectwo Kenneta Hagena, kiedy przyszedł do niego człowiek, który chyba chciał mu zapłacić za studio nagrań. Pamiętasz, Artur? Coś w tym stylu. Tak, i Duch Święty wtedy do niego powiedział, nie weźmiesz od niego ani grosza. Wiecie, to było bardzo intratne, ponieważ służba mu się rozwijała, mega nauczanie i jest ktoś, kto chce kupić studio, nagrywać i wziąć za to odpowiedzialność. No można powiedzieć, modlimy się do Boga, tutaj wiecie, nie? Ale facet znał głos Ducha Świętego i wiedział o zasadach Bożych. I usłyszał głos. Nie weźmiesz od tego człowieka ani złotówki. Z jednego powodu. Ponieważ on cię będzie kontrolował. Ponieważ on będzie ciebie kontrolował. Wiecie, że poprzez to, że się dopuszcza wielokrotnie niewłaściwych ludzi na bliskie stanowiska, można zamknąć w kościele przepływ w ogóle namaszczenia. To jest bardzo ważne, z kim podróżujesz i w czyj głos jesteś wsłuchany. Jedną z większych sił, które pchają nas do przodu, to są relacje, to są ludzie. I to oni tak naprawdę decydują, dokąd my dojdziemy. Ostatnio rozmawiałam z takimi, z taką tam parą młodą, nie z naszego kościoła i nie z naszego zespołu. Rozmawialiśmy na temat małżeństwa. Nie szło im w tym małżeństwie. Bardzo młodzi ludzie, narodzeni z Bożego Ducha. I w ogóle powiedziałam do nich taką rzecz. To bardzo ważne, kogo poślubisz. To jest mega istotne, kogo poślubisz. I akurat ten chłopak mówi, ale wiesz, ona przyszła do kościoła, poszliśmy razem na ewangelizację. Ja głosiłam, ona tak pięknie ręce do góry podniosła. I po angielsku powiedziała, Jesus. Ja wie, świetnie. I na tej podstawie postanowiłeś, że to będzie twoja żona? No, spodobała mi się. Ja mówię, a miłość? A kochacie się? Wiecie, i tutaj nastała taka cisza. Ja mówię, nie zadałeś sobie tego pytania? Dopuściłeś do swojego życia blisko osobę, z którą będziesz podróżował, która będzie głosem do twojego życia. Dopuściłeś do siebie osobę, i nie jesteś pewien, czy ją kochasz? No chyba tak. Ja mówię, ale chyba kochasz, czy nie jesteś pewien? Miłości się jest pewnym. Wiem, że kocham i życie położę. Powiedziałam, to bardzo ważne, za kogo wyjdziesz, bo to on czy ona zdecydują, dokąd dojdziesz. Zaraz dalej wam będę o tym mówiła. To bardzo ważne, za kogo wyjdziesz, kogo poślubisz, bo to on czy ona zdecydują, dokąd dojdziesz. Właściwa osoba. Będę takie przykłady małżeńskie dawała, ponieważ one są dla mnie generalnie najbliższe. Właściwa osoba pchnie cię w twoje przeznaczenie.
ona cię budzi w twoim przeznaczeniu i wesprze cię w twoim przeznaczeniu. Właściwa osoba. Ludzie są jak guziki w windzie. Pewni cię pociągną do góry, a drudzy cię pociągną na dół. Wiecie, jak to jest? W ogóle myślę, że czaicie, nie? Że w ogóle przeżywamy też te rzeczy. To, co mówię, jest takie, jest jasne. Nie trzeba się tutaj domyślać, ani mówię w zagadkach. Ludzie są jak guziki. Z pewnymi podskoczysz do góry, a z pewnymi spadniesz w dół. Kiedyś rozmawiam z taką osobą i tam generalnie chodziło o to, że nic jej się nie chce, ciągle jest zmęczona, nie ma ochoty na pracę, nie ma ochoty na spacer, nie ma ochoty na zabawę, na nic. I porozkładaliśmy na części pierwsze, z kim ona się w ogóle zadaje. Okazuje się w ogóle, że się zadaje z niewłaściwymi ludźmi. Dopuściła do siebie blisko takie, wiecie, destrukcyjne głosy. Pesymistów, tacy, którzy cały czas negatywnie widzą, czarno widzą. Ja mówię, to jest ten diabeł. To jest to coś, co trzeba w ogóle wyciągnąć i zastąpić elementem zdrowia. Trzeba tych ludzi od siebie odsunąć i zastąpić ich zupełnie innymi ludźmi, zupełnie innymi relacjami. A więc właściwa osoba pchnie cię w twoje przeznaczenie, ona cię budzi w twoim przeznaczeniu i ona cię wesprze w twoim przeznaczeniu. A niewłaściwa osoba pociągnie cię w dół. I teraz... A propos relacji takich małżeńskich, posłuchajcie, lepiej mieć wspierającą Fionę niż depresyjną Barbie. Naprawdę. Lepiej mieć wspierającą Fionę niż depresyjną Barbie. Artur, ja nie wiem, czy ty się śmiejesz, bo jesteś dotykany, czy ty szydzisz. To nie jest takie do takiego śmiechu. Lepiej mieć wspierającą Fionę niż depresyjną Barbie. Człowieka nie wsadzisz do gabloty. To bardzo ważne, kogo do siebie dopuścisz, z kim będziesz, jaki głos będzie mówił do ciebie. Największa siła i poziom relacji, jaka jest? Przyjaźń. Największa siła i poziom relacji to przyjaźń. Ale niewielu ludzi tutaj dochodzi. Naprawdę. W różnych relacjach. W małżeństwie, w relacjach takich, wiecie, konfiguracji brat-siostra. Niewiele osób dochodzi do miejsca przyjaźni. Ludzie się boją przyjaźnić. Ludzie się zrywają z przyjaźni. Nie wiem, czemu tak jest. Ale tak jest. Bardzo często właśnie składa się odpowiedzialność na jedną osobę, bo ona do mnie nie dzwoni. A ty dzwonisz? Bo ona do mnie nie pisze SMS-ów. A ty piszesz? Ona mi nigdy nic nie dała, a im coś dała. To ty jej coś daj. Ona mi pierwsza nigdy cześć nie powiedziała. To ty powiedz pierwszy. Właściwa relacja jest wtedy, kiedy siedzisz z kimś przy stole. Ludzie, którzy siedzą z tobą przy stole, decydują o twojej przyszłości. To ludzie, z którymi siedzisz przy stole, decydują o twojej przyszłości. W zasadzie można by było powiedzieć, że pokaż mi swój stół, a pokażę ci twoją przyszłość. Błogosławiony i szczęśliwy człowiek, który tworzy i buduje relacje we właściwy sposób. Błogosławiony i szczęśliwy człowiek, który buduje swoje relacje w sposób właściwy, w sposób świadomy, z miejsca zdrowia. Nie z miejsca chorych zależności, tylko z miejsca zdrowia. I tylko, słuchajcie, tak naprawdę tylko i wyłącznie z miejsca osobistego zdrowia i z miejsca osobistej w ogóle świadomości jesteśmy w stanie zbudować zdrową relację. Inaczej będziemy wchodzili w bardzo dziwne zależności. W bardzo. Także tutaj do tego, żeby zawiązać właściwą w ogóle relację, to kluczem do tego jest tak naprawdę nasze osobiste zdrowie. I między innymi to, o czym teraz mówimy w kościele, tak? Czas zmian, czas odkurzania, czas odgracania. Błogosławiony i szczęśliwy człowiek, który tworzy i buduje relacje we właściwy sposób. Ewangelia Jana 15:15. Nie nazywam was już sługami, ale nazywam was przyjaciółmi, bo sługa nie wie, co czyni jego Pan. Nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam.
Kiedy dochodzimy tak naprawdę do miejsca przyjaźni z Bogiem, to oznajmiane są nam rzeczy tajemne Jego serca. I teraz popatrzcie, to jest tak samo w relacji z drugim człowiekiem. Taką dygresję powiem. Kiedy się z kimś nie przyjaźnisz, kiedy ktoś cię nie wpuścił do twojego serca, kiedy ktoś nie otworzył przed tobą swojego serca, nie możesz z nim głęboko rozmawiać i chcieć się domagać, aby on ci coś opowiadał. Nie możesz być wścibski i wjeżdżać, a co tam u ciebie? On ci nie powie, bo ty nie jesteś z nim na etapie przyjaźni. Kiedy się przyjaźnisz z człowiekiem, to następuje ten taki moment, że rzeczy tajemne z jego serca są ci oznajmiane, ponieważ on sam przed tobą otwiera swoje serce. On ci wtedy daje swoje serce na tacy. Możecie razem gdzieś sobie iść, ale trzeba się zaprzyjaźnić, żeby pójść dalej, żeby pójść głębiej, żeby rzeczy tajemne były nam ogłaszane, to trzeba iść dalej w relacje. A żeby iść dalej w relacje, co nie wolno? Bać się. Drugi człowiek nie jest dla nas zagrożeniem w ogóle. I teraz uważam w ogóle, że do przyjaźni dorastamy. Dorastamy w ogóle do miejsca przyjaźni. Kiedy się rodzimy na nowo, kiedy jesteśmy młodzi w wierze, wiecie jak to jest. Często człowiek niewiele dla nas znaczy. Często tak naprawdę ważna jest dla nas co? Nasza służba, my sami, nasze osobiste problemy, ale generalnie ten człowiek nie przedstawia dla nas jakiejś tam wartości. Ale kiedy dorastamy sobie, kiedy chodzimy sobie z Bogiem, to widzimy w ogóle, że tak naprawdę w tej naszej służbie, w tym co robimy, to ten drugi człowiek, to on jest istotny, bo to w ogóle o niego chodzi. Bo teraz jeśli ja coś wiem, jako powiedzmy córka Boga, wiem coś, czego nie wie powiedzmy ktoś. Jak ja temu człowiekowi to w ogóle przekażę, jak on na przykład mnie nie lubi, nie chce się ze mną przyjaźnić? Dorastamy w ogóle do przyjaźni. Kiedy młody facet bierze ślub, to na ślubnym kobiercu staje młody mężczyzna i młode dziewczę. Czy od razu ona jest dojrzałą żoną i partnerką taką i przyjaciółką? Nie. Nie. Jest jakaś chemia, nie? Jest jakaś wizja. Ale teraz będzie fajnie. Młody on, młoda ja. Ale to nie jest jeszcze ta żona. W sensie taka, wiecie, dojrzała, nie? Trzeba do tego sobie podorastać. I kiedy tak naprawdę ci młodzi ludzie się pobierają, to wiecie jak to jest, wy, którzy jesteście młodzi, bo ja pamiętam, jak budowałam relacje z Arturem jako taka, powiedzmy, nastolatka. Ja się wstydziłam przed Arturem rozebrać przy zapalonym świetle. Więc miałam mechanizmy zgaszania światła. Jak również wchodząc do łazienki, zamykałam się na co? Na 3 spusty. Żeby nie wszedł. Tak jest na początku w relacji. Po 20 latach łazienka otwarta. Kibel otwarty. Wszystko jest odkryte. Pomimo, że grawitacja działa, to się człowiek nie wstydzi pokazać. Ale na początku nie wszystko jest odkryte. Na początku jesteśmy zblokowani. Nie? W toalecie robisz kupę, już wiesz, że piarniesz mocniej, spuścisz wodę, żeby nie usłyszał. A później zapraszasz go do toalety. Może zrobimy razem. Nie wiem, czy są takie duże sedesy. Śmieję się oczywiście. Generalnie chodzi o to, że nie od razu się przyjaźnimy. Na początku jesteśmy asertywni, zblokowani. I tak też jest w relacjach naszych, w Kościele. Pokazujemy się na początek jak? Wiesz, jak alfa i omega. Jak alfa i omega.
jak alfa i omega. Tak się ludzie przedstawiają sobie. I wiecie, to jest takie dosyć trudne w ogóle, żeby wejść w ogóle w relacje przyjaźni i żeby się przed sobą poodkrywać. Trudne, no bo wiecie, no trudne to jest, nie? Przyjaźń to dzielenie tajemnic serca, przyjaźń to dzielenie wspólnie przyszłości. A potem wspólnie można dzielić, co? Zwycięstwo. I teraz tak, czy to w małżeństwie, czy w relacjach międzyludzkich, najczęściej przyjaźń kończy się wtedy, kiedy pojawiają się, co? Konflikty. I teraz zobaczcie, bo jesteście w wielu przypadkach skonfliktowani ze sobą. I kiedy tych konfliktów się nie rozwiąże, nie można dojść do miejsca przyjaźni. Nie dojdzie się do miejsca przyjaźni. Absolutnie nie mówię o tym, że z każdym trzeba się przyjaźnić. To tak samo jak to, że jestem pastorem kościoła, to nie znaczy, że jestem dla was wszystkich duszpasterzem. Bo z jednostkami się spotykam. Nie ma czegoś takiego, że mam jakiś szczególny wjazd do waszych serc. Człowiek musi wybrać sobie człowieka, którego chce uznać za swojego mentora. Amen? Kiedy pojawiają się konflikty, to jest to bardzo dobry moment dla Boga. Jest to bardzo dobry moment, żeby odskoczyć. Jest to bardzo dobry moment, żeby w ogóle zobaczyć tego mocnego Boga, działającego w akcji. Tylko nie należy się wycofywać. I wiecie, właśnie w miejscu konfliktów bardzo dużo ludzi decyduje o tym, że odchodzi. Decyduje, że ucieka. Decyduje, że wywala z serca. Decyduje, że zabiera swoje zabawki i odchodzi. Dorabia do tego jakąś ideologię. Popatrzcie, jak dzisiaj bardzo łatwo jest się rozwodzić. Zauważyliście to? Jeśli wychodzisz za mąż i żenisz się z taką opcją z tyłu, bo się rozwiodę, to nie jest dobra motywacja. To nie jest dobra motywacja. Tak jak powiedziałam wcześniej, ludzie, kiedy dochodzi do miejsca konfliktu, natychmiast w ogóle to się rozwiodę. Wiecie, my przeszliśmy naprawdę, my się otarliśmy o rozwód. Przeszliśmy trudną, jak gdyby, trudną przemianę naszej relacji. Połączyliśmy się, kiedy ja byłam małolatka. Przeszliśmy w świecie bardzo trudne sytuacje. Ja nie wiem, jak wy trudne rzeczy przeszliście, ale wyobraźcie to sobie. Artur mnie chciał zabić. I to nie jest, że on mi w kit przystawił pistolet do głowy. On mnie realnie bił. Pobił mnie, kiedy byłam w siódmym miesiącu ciąży. Kopnął mnie w plecy. Wielokrotnie słowami swoimi poniżał mnie tak wśród naszych wspólnych przyjaciół, że ja się wstydziłam potem im spojrzeć w oczy. Czułam się jak szmata, czułam się jak zero, czułam się jak nikt. Mogliśmy? Tak. To znaczy nowe narodzenie. Czy będąc w kościele otarłam się o konflikty? Otarłam się. Z pierwszego naszego kościoła nas wyrzucili. Czy położyłam krechę na relacje? Nie. Nie. Czy jestem ostrożna w relacjach? Nie. Jestem mądra w relacjach. Ale nieostrożna. Bo za ostrożnością idzie cholera, lęk. A byłam potwornie zraniona. Byłam też w takiej konfiguracji kiedyś, w pewnym kościele, że stałam się jakimś prezesem fundacji, ponieważ pastor mi bardzo ufał. I w momencie, kiedy nasze relacje się rozeszły, tą fundacją zaczął zarządzać ktoś inny. I telefony przestały działać. I coś tam w ZUS-ie było nie tak, jak trzeba. To Kościół mi właśnie w tym pomógł. To drudzy ludzie. To ludzie, których nigdy nie skreśliłam. To następny wierzący człowiek wyciągnął do mnie rękę i mi pomógł. I mnie wyciągnął z tej
brzydkiej sytuacji. Czy położyłam lachę na kościół? Nie. Czy położyłam krechę na relacje? Nie. Dlaczego? Bo ja wiem, że nie ma takiego kościoła, który jest kościołem idealnym. Nie ma relacji takich, rozumiecie, które nie przejdą przez fazy konfliktów. Nie ma czegoś takiego. Nie ma, to jest idealistyczne podejście i z tego trzeba się co? Rozebrać. Popatrzcie, tak jak uwierzyliście, że jesteście zbawieni, nie widząc Jezusa, nie widząc własnego zbawienia, uwierzyliście w miejscu waszego bycia w dole zagłady, ktoś wam ogłosił Ewangelię, ktoś wam powiedział, że można lepiej, że można rozpocząć nowe życie, uwierzyliście w to, tak musicie uwierzyć w relacje w Kościele. Wielokrotnie was zranią, wielokrotnie was okradną, wielokrotnie być może jesteście w takim miejscu, że myślicie, że ja i Artur nie zajmujemy odpowiedniego stanowiska. Chcemy wam powiedzieć, że widzimy wszystko. Widzimy wszystko i widzimy więcej. Ale nie zawsze możemy ingerować, ponieważ macie wolną wolę. Ponieważ jesteście też odpowiedzialni, jesteście dorośli. Bóg nas traktuje jak dorosłych i my też się traktujemy jak dorosłych. To jest w ogóle, wiecie, to jest nie na miejscu, żebyśmy my was traktowali jak niepełnosprawnych. I ciągle chodzili, tak nie wolno, tak nie wolno, tak nie wolno, tak nie wolno. Czasami coś się musi przewrócić. Czasami musisz właśnie w ustach swoich poczuć krew. Spożyjesz wieczerzę i poczujesz krew. I poczujesz krew, nie wino, ale poczujesz krew. Zjesz kawałek chleba i poczujesz ciało Jezusa, które zostało zbite za ciebie i za mnie. Krzywdę mi zrobili w kościele. Ostatnio na korytarzu widziałam, jak mały Timmy dostał kopa takiego w tyłek, że tylko się tam podrapał i poleciał dalej. W ogóle mówię, Boże, dobrze, że nikt tego nie widział, bo jakby ktoś to zobaczył, to urosłoby to do nie wiadomo jakiej rangi. Dzieciak dostał kopa w tyłek, bo dzieci się biją. Dzieci się biją i bić się będą. Czemu? Bo to są dzieci. Bo to są dzieci. One się biły i bić będą. Przecież nasze dzieci też były na szkółce niedzielnej. Ale jeśli między rodzicami jest w porządku, tak, to konflikty między dziećmi nigdy nie spowodują, tak, że dorobimy do tego nie wiadomo co. W tym trzeba diabła zobaczyć. W tym trzeba zobaczyć diabła. Między innymi jesteśmy takim ruchem i takim kościołem, że mówimy o piętrzących się problemach. Wiecie, można by było pewne rzeczy pozamiatać pod dywan, ale no nie u nas. Chcę wam powiedzieć, że nic się nie dzieje. Wszystko jest okej. Wszystko jest okej, tylko nie pozwólmy, aby drobne problemy, drobne zaznaczam, drobne, bo tu nikt nikomu broni do głowy nie przystawia i nikt nikomu skąd pieniędzy nie zabiera. To są drobne problemiki. Ale tak jak Artur wczoraj powiedział na zjeździe liderskim, świat się kończy. Świat się kończy, człowieczeństwo umiera. Ludzie w ogóle, jest ważne to, co czują. Ważne jest moje, moje na wierzchu, moje na wierzchu. A ja już troszkę przeżyłam. Gówniara też jest, jeszcze jestem. Ostatnio głosiłam Ewangelię i człowiek do mnie mówi, potem podchodzi do mnie i mówi, co ty wiesz o życiu? Co ty wiesz o życiu? Wiecie, dorosły człowiek mógłby być moim dziadkiem, ale złapał mnie za rękę, mówi, ale wiem, że mówisz prawdę. Ale co ty wiesz o życiu? Mało na pewno jeszcze wiem. Z innymi, od innych jeszcze czerpię i uczę się. Ale nie pozwólmy, aby konflikty stanęły na drodze do relacji, bo się ograbimy. I powtórzę jeszcze raz, aby Bóg mógł się zamanifestować w twoim i moim życiu, odpowiedni ludzie muszą do Niego wejść. Odpowiedni ludzie muszą do Niego wejść. Kościół to nie jest miejsce idealnych ludzi. Kościół to nie jest coś, że tu jest wszystko w porządku. Kiedy rozmawiam z ludźmi, którzy biegają po różnych kościołach, to mówią do mnie, wiesz co, myślałem, że pójdę tam i tam będą prawdziwi chrześcijanie. Ja mówię, ale co to znaczy prawdziwi chrześcijanie? No wiesz, tacy z Wieczornika. Yes. Ja mówię, ale co to znaczy? No wiesz, no modlą się innymi językami. Ja mówię, to wszędzie się modlę innymi językami. Na każdych rogach teraz się modlę. No prawdziwi chrześcijanie
To są mrzonki. Wszędzie, gdzie pójdziesz, spotkasz człowieka. Do każdego kościoła, do którego pójdziesz, spotkasz człowieka. W każdej relacji są fazy i właściwe nawigowanie relacji sprawia, że te fazy przechodzimy umiejętnie i dochodzimy do miejsca prawdziwej przyjaźni, która sprawia, że rzeczy się rodzą i nowe powstają. I teraz niezależnie od tego, powiem o takich kilku fazach, i teraz niezależnie od tego, czy to jest relacja małżeńska, czy to jest relacja taka, wiecie, wy między sobą, czy w ogóle my wszyscy razem, to w każdych tych relacjach są te fazy, które po prostu trzeba przejść. Powiem je, bo ważne, żeby to w ogóle zrozumieć, żeby wyjść z tego miejsca takiego właśnie idealnego postrzegania ludzi i idealnego postrzegania w ogóle Kościoła. I pierwsza faza to jest wizja. I nie mówię tutaj o wizji, w sensie o jakimś tam objawieniu w ogóle i tak dalej, tylko wizji tego, jak my często widzimy tą relację, jak ona winna wyglądać. I najczęściej, kiedy wchodzimy i coś rozpoczynamy, to jest taka tak zwana właśnie mrzonka. To jest mrzonka, to jest takie idealistyczne podejście, nie, że wszystko będzie dobrze, nikt mnie nie zrani, pobłogosławią mnie, pieniążki mi dadzą, na obiad mi dadzą, albo obiad mi dadzą. No niekoniecznie, to niekoniecznie tak to po prostu wygląda. Na początku mamy właśnie tak wiele wizji i tak wiele filmów i dzisiaj te takie pseudowizje i te pseudofilmy należy skasować. Należy je wykasować, bo już wiemy, że no niestety tak nie wygląda Kościół, bo Kościół to my. Bo Kościół to my, a na różnych etapach jesteśmy. Ale ta wizja na początku, ona jest taka ekscytująca, wiecie, nie? Przychodzimy do kościoła, wow, pełni takiej energii, werwy, będzie w ogóle fajnie. Do pierwszego jakiegoś tam, o, ząk. No i co, w ogóle, co spotkałeś? Diabła spotkałem. No, człowieka spotkałeś na drodze. Człowieka spotkałeś na drodze. Po prostu, no bo on mnie tam tak przywitał. No taki jest. Bo tam w barze tak do mnie powiedział. No to powiedz, żeby tak nie mówił. Czas PRL-u się skończył. Nie mówi się, czego tam chcesz? Czym mogę służyć? Wiecie, ktoś kiedyś powiedział, że nawet jest mega istotne, jak wygląda służba witająca. Wiecie, w ogóle weźmy to naprawdę do siebie, bo to ma ogromne znaczenie. To ma ogromne znaczenie. Uśmiechajmy się do siebie więcej. Uśmiechajmy się do siebie więcej. Basia, uśmiechnij się do mnie. Wiecie, że często można szukać nie wiadomo jakich rozwiązań, a rozwiązanie jest blisko nas. Rozwiązanie jest blisko nas. Rozwiązanie jest proste. Proste. Bóg mówi wyraźnie, nie w zagadkach. Proste jest rozwiązanie. I ta wizja na początku przemawia często bardziej niż realność życia. Ale w każdej relacji dojdziemy też do takiego miejsca właśnie tej realności. Po prostu spotkałeś człowieka. Spotkałeś mnie, a ja spotkałam ciebie. I to jest tak właśnie, ten przykład podam znowu małżeństwa. I to jest tak jak właśnie w małżeństwie. Na początku, wiecie, jest jakaś taka kurtuazja w relacji, tak? Wszystko jest fajne. I to trwa jakiś czas, tak? No trwa jakiś czas. Jest małżeństwo, po 2 latach rodzi się dziecko. Jezu. Nie śpię 4 noce. Zbuju, a ja w ogóle nie śpię. No ale miało być tak fajnie. Ale dziecko się urodziło. Nic się nie zmieniło. Po prostu urodziło się dziecko. Nie myślałam, że tak będzie. Dziecko się urodziło. Druga faza to jest faza takiej właśnie nadziei. Ona ma nadzieję, że w końcu z tego młodzieńca, z tego pisklaka, którego poślubiła, no wyrośnie z niego orzeł. A tu lata mijają, a jemu dopiero dziób urósł. On miał nadzieję, że ona się nie zmieni. Niby chciał, żeby się zmieniła,
A tu grawitacja zaczęła działać, cycki opadły. Miałaś być piękna. No mam. Mam pięknego ducha. Czy to cię jeszcze ekscytuje? Super, śmiejcie się, słuchajcie, to jest ku rozładowaniu napięcia. Trzeba to jelito opróżnić. To jest ku rozładowaniu napięcia. Trzecia faza jest fazą porodu, kiedy przechodzimy przez fazę, uważam, że przez tą fazę właśnie tej wizji, kiedy jesteśmy podekscytowani i tą fazę tej nadziei, przechodzimy to wszystko łatwo, nie? Ale kiedy dochodzi do miejsca porodu, kiedy dochodzi do miejsca bólu, to tutaj właśnie, tak jak powiedziałam wcześniej, dużo ludzi się zrywa. Zrywa się dużo ludzi. Dużo ludzi właśnie wtedy odchodzi, ponieważ uznaje, że jeśli boli, to nie ma tam Boga. Jeśli boli, to uciekam, bo mi coś zabiorą. Powiem ci, co cię boli. Boli cię, bo umierasz. Umierasz dla własnych mrzonek. Umierasz dla własnego widzimisię. Dlatego boli. Dlatego boli. Wiecie, ja z taką dużą świadomością o tym mówię, ponieważ ja naprawdę w życiu wiele przeszłam. Ja wylałam bardzo dużo łez. I nie urwałam się z choinki. Nie mam 20 lat. Mam 45 lat. Wychowałam dwoje dzieci. I moje życie zostało podniesione z gruzów. Pochowałam mamę, pochowałam tatę. W sobotę pochowam teściową. Wiele widziałam, ale nigdy się nie zamknęłam na relacje. Wielu ludzi źle mi życzy do dnia dzisiejszego, a ja się nie zamykam na relacje i nie zamierzam być ostrożna w relacjach. Zamierzam być mądra w relacjach. Kiedyś niewłaściwym osobom pootwierałam drzwi swojego serca. Dzisiaj jestem mądrzejsza, ale nieostrożna, bo tak jak powiedziałam wcześniej, za ostrożnością pójdzie lęk. A lęk spowoduje, że właściwi ludzie nie wejdą do mojego życia i w sposób właściwy Bóg w moim życiu się co nie zamanifestuje. Poród to jest moment bardzo trudny dla każdej relacji. To jest moment pewnej realności, kiedy widzimy, że pewna mrzonka, którą mieliśmy w głowie, nie spełnia się w taki sposób, jak my chcemy, aby ona się spełniła. W tym etapie trzeba na nowo myśleć i na nowo się układać. Apostoł Paweł, wiecie o tym, co apostoł Paweł mówił, że rodzę was w boleści. Ból to nie jest miejsce, żeby się zerwać. To nie jest miejsce, żeby się zerwać. Może masz to w głowie, że to nie jest to, to nie ona, to nie on, to nie ta relacja, bo boli. Jak boli, to znaczy, że zbliża się coś dobrego. Pamiętam, jak byłam w ciąży z Wiktorem, byłam młoda, miałam 19,5 roku, jak Wiktora urodziłam. Mojej siostry teściowa była położną i chodziłam sobie do niej na takie pogaduchy, wiecie, bardzo chciałam się dowiedzieć, czy ten poród boli. Mówię, pani Grażyno, boli? No co ty? A ona taka w ogóle... Trochę taka bluźniercza była. Nie powiem, co mówiła, ale mówi, przeżyjesz. Mówi, przeżyłaś wyrwanie zęba? Ja wie, przeżyłam. Jak urodziłam Wiktora, poszłam do niej, bo akurat mi szwy ściągała. No i co? Ja wie, no w ogóle tego nie można porównać do wyrwania zęba. Pamiętam też, jak mama mi powiedziała, kiedy już dochodziło do terminu porodu, a po prostu realnie się bałam, wiecie, no małolatka byłam, nie? Bałam się tego porodu. Jeszcze my mieliśmy śmieszną relację, tak to dzisiaj powiem. I Basia do mnie powiedziała takie słowa. Po kościach się nie rozejdzie.
Ja w ogóle mówię, Boże, to faktycznie, to już jest, to się po kościach nie rozejdzie w ogóle. Jestem w ciąży. Po kościach się nie rozejdzie. W ogóle od innych rzeczy można uciec, ale nie od porodu. Rozumiecie? Od innych rzeczy uciekniesz. Ale jeśli wszedłeś z kimś w jakąś interakcję, dałeś mu rękę, powiedziałeś do niego słowa, a jesteśmy wierzącymi ludźmi, dla nas słowa mają znaczyć wiele. Powiedziałeś, chcę być blisko, chcę być twoją przyjaciółką, chcę być twoim przyjacielem i dochodzicie w relacji do momentu, że boli, boli, boli tak, że ci się rozchodzi miednica, boli wszystko, bolą mięśnie, bolą kości, krew się leje, diabeł podpowiada, wyjdź. Nie ma w tym Boga. Wyjdź. Zostaw. Ty musisz wiedzieć, że każdy poród boli. Każdy poród boli. Ból nie jest sygnałem, kiedy kończymy. Ból jest momentem, kiedy powinniśmy co? Przeć i urodzić. Ja kiedy rodziłam Sarę, to byłam, ja generalnie byłam bardziej świadoma i myślę, że urodziłam w sposób świadomy, ale Wiktora tak niekoniecznie. Ja nawet nie wiem, czy ja gdzieś nie fikłam tam, wiecie, w sensie nie czułam, że pamiętam ból i tylko czułam taką ulgę, jak on ze mnie wyskoczył. Ale chyba nie do końca w ogóle jakoś tak to, wiecie, przeżyłam, nie? Że byłam świadoma tego porodu. Ale z Sarą byłam bardzo świadoma. Jeszcze na sali, na której rodziłam Sarę, to była dziewczyna, która powinni jej zrobić cesarkę. Nie zrobili jej cesarkę, dziecko weszło do kanału rodnego i tak naprawdę dopiero potem zrobili jej te cesarskie cięcie i wyrywali jej tego dzieciaka. Więc ja, wiecie, jak gdyby i się nasłuchałam tego i poród boli, boli. Ja w ogóle uważam, że jak relacja ma być wartościowa, to opresja będzie większa, ból będzie większy. Ale nie zakańczajcie, proszę was, relacji tylko i wyłącznie dlatego, że boli. Bo jeszcze jedno właśnie pytanie, ale jak boli? Co ci zrobił człowiek? Wiecie, bo my naprawdę przechodzimy śmieszne, bo to są śmieszne problemy. To są śmieszne problemy. Jakie to są problemy? Dzieci się biją? Jakie to są problemy? Co to jest za problem? Oczywiście, jeśli go podniesiemy i postawimy go bardzo wysoko, posadzimy go w ogóle na tronie, tak? To tak, to będzie Goliat. To będzie Goliat. Ale jeszcze raz mówię, to nie są problemy. To jest życie. To jest po prostu życie. Więc kiedy przechodzicie tą fazę, że boli, to pamiętajcie, że za bólem i porodem jest co? Nowe. I to jest ta kolejna faza. To jest faza nowego. W każdej relacji jest nowa rzeczywistość i nowy potencjał. I kiedy przechodzi się przez fazę bólu, wchodzimy w tą fazę nowego, nowej jakości przyjaźni. Ale nie ma nowej jakości przyjaźni, nie ma nowego, jeśli się nie urodzi. Trzeba urodzić, wiecie, to nie może być też religijny gest, że na uwielbieniu, kiedy emocje są podniesione, no to będziemy rodzić w ogóle i tak dalej, nie? I potem nabożeństwo się kończy, dzida, poszła. Czemu? Bo boli. Kocham Kościół, bo to ciało Jezusa. Kochasz Kościół? Kocham Kościół, bo to ciało Jezusa. Kocham Kościół, bo to ciało Jezusa. Więc nie mogę wyrzucić nogi. Nie mogę wyrzucić ręki. No oko wyłupię, będziemy ślepi. Czemu tak nie porozważać tego? Czemu w taki sposób nie podejść? My nie przechodzimy, kochani, nic, czego nie przechodzą kościoły. Coś wam powiem. Ostatnio sobie o tym rozmawialiśmy. My mamy wszystko na tacy. My jesteśmy na świeczniku. Postanowiliśmy, że jesteśmy rodziną.
Postawiliśmy na to, że wszystko mamy odkryte, że nie ma u nas rzeczy ukrytych. Stąd tak naprawdę wielokrotnie jest na nas opresja. Wiecie, o co chodzi? Bo my mamy poodkrywane rzeczy. Generalnie w kościołach się o pewnych rzeczach co? Nie mówi. Nie składa się świadectw, nawet nie wiecie, jak jest w kościołach. Są takie kościoły, w których nie wolno pewnych rzeczy powiedzieć publicznie, żeby one tylko i wyłącznie nie ujrzały światła dziennego. Bo to co? Zaszkodzi naszemu imieniu. W ten sposób pokazuje się idealne kościoły, idealne służby, idealnych ludzi, którzy nie przechodzą żadnych problemów. Pastorzy są piękni, wszyscy są ładni, wszyscy są tacy uśmiechnięci, chodzą w marynarkach, nie prutają, nie bekają, nie ślamią, nie zadłużają się, są dla siebie mili i tak dalej. A prawda jest taka, że przeżywają te same rzeczy, które przeżywamy my, tylko u nich się po prostu o tym, co? Nie mówi. Nie mówi. A u nas się mówi. Mamy stół wystawiony. Jest stół, na stole jest cerata i generalnie wszystko jest wystawione. Więc w tej fazie nowej tak naprawdę jest nowa perspektywa. Jest nowa rzeczywistość i nowy potencjał. Wiecie, że dopiero w tej fazie nowe możesz zupełnie inaczej człowieka zobaczyć. Już nie przez pryzmat w ogóle jakiegoś tam jego błędu. Kiedy ja miałam jakieś wyobrażenie Wiktora, jak się urodził, to ja w ogóle jakoś inaczej sobie go wyobrażałam. Sarę też sobie jakoś wyobrażałam w ogóle po tym, jak ona się urodziła. Sara, słuchajcie, była strasznie owłosiona. W ogóle wszędzie miała włosy. Nawet na nosie taki meszek miała, na uszach. Pamiętasz? Na kręgosłupie, na nóżkach. W ogóle cała taka, w ogóle kurna depilacja ich ja zrobimy. Bardzo była owłosiona. Czarne pióra miała takie sterczące. Bardzo wrzeszczała. I pierwsze co, jak ją zobaczyliśmy, nie? Tam inne dzieci jakoś tak kwiliły słabo, a ona się tak po prostu piłowała, no, w niebogłosy. I pierwsze co, ja jaka ona jest podobna do Mateusza, do mojego brata, nie? Jejku, mówię, kurczę, ale jakoś sobie ją wyobrażałam. Coś nowego się pojawiło. Życie w ogóle przyszło, nie? Po tej fazie w ogóle porodu, nie? Przyszło coś nowego, nowa rzeczywistość, nowy człowiek się w ogóle pojawił. Często na początku, kiedy rozpoczynamy jakąś relację, czy między sobą wzajemnie, czy jak wchodzimy do kościoła, to rozpoczynamy to wszystko tak naprawdę, wiecie, ze względu na siebie. Z egoistycznych takich pobudek, ze względu w ogóle na siebie i tak dalej, nie? Z czasem dajemy się odzierać w ogóle z niewłaściwych rzeczy, dajemy się Bogu rozbierać, tak? I rzeczy się zmieniają. W fazie nowe może wyglądać na to, że jesteś niewolnikiem, ale chcę ci powiedzieć, że jesteś niewolnikiem, ale wolnym. Wolnym. Ja jestem niewolnikiem wolnym. Jestem waszym niewolnikiem, ale wolnym. Z miejsca wolności, z miejsca miłości do was jestem w miejscu, w którym jestem. Nie dlatego, że muszę, dlatego, że chcę, dlatego, że kocham. Dlatego, że pomimo różnych trudnych rzeczy, trudnych relacji, nigdy nie skreśliłam człowieka. A jeszcze raz mówię, ludzie mnie zawiedli, ale nie skreśliłam nigdy człowieka. To jest ważne, kochani, co mówię, bo diabeł tkwi w szczegółach i chce nas utrzymywać na takim poziomie, wiecie, tej mrzonki, nie, że inaczej to sobie wyobrażałem. W ogóle myślałam, że inaczej będzie wyglądał Kościół. A już jak cyrońscy go prowadzą, no to w ogóle powinien wyglądać inaczej. Czy oni tutaj w ogóle panują nad tym całym w ogóle zgiełkiem? Hieny wyją, w ogóle my tu mówimy, że jedziemy, w ogóle panujecie? Panujemy. Słuchajcie, panujemy. Jak coś będziemy robić szczepionki. Panujemy. Piąta faza, to jest ostatnia faza, to jest inny. W każdym kościele spotkasz ludzi. Nie gorszych, nie lepszych. Jakich? Zbawionych. Zbawionych. Obmytych krwią Jezusa. Taka mentalność właśnie, że myślałem, że mi coś dadzą. No ale teraz pytanie. Jesteś tu jakiś czas. Dali ci coś? Tak realnie sobie odpowiedz na to pytanie. Czy dali ci coś? Dali.
Co teraz ja mogę dać? Daj, co masz. Daj to, co masz najcenniejsze. A najcenniejsi jesteście wy. Daj to, co najcenniejsze. Nie wal religijnych sloganów. Wszystko, co mam, to ci dam. Chodź cię uzdrowię. No to jest w ogóle, to jest coś takiego w relacji, słuchajcie, w relacji to jest masakra. Wiecie, jak ja kiedyś, jak my się po prostu żyliśmy ze sobą, ale się nie znaliśmy i ja chciałam Arturowi zrobić przyjemność na urodziny i kupiłam mu elektrycznego grilla. Dzisiaj mu kupię gacie skórzane. Edyta wie, o co chodzi. No pewnie, Aśka, idź do sekszopu. Wiesz, jakie są rzeczy? No to idź. Zobacz. O! Są mundury, wszystko jest. Dlaczego? No bo jesteś w tej fazie, wiesz, przyzwoitej. Łazienki się na razie nie otwiera. A, łazienka jest otwarta. Wszystko, co najpiękniejsze przed wami. To, co mam, to daję. Daję kogo? Siebie. Siebie. Pomyślcie teraz. Właśnie o takiej relacji, nie? Właśnie zbliżasz się do człowieka, coś tam tenum. Chodź cię uzdrowię. Jezu, w ogóle daj mi spokój. Daj mi spokój. W ogóle jestem w tym samym kościele, z tego samego stołu jem w ogóle. Zmiłuj się nade mną. To jest coś, co w ogóle, wiecie, to jest coś, co przeszkadza. Wielokrotnie nie zapraszajcie się. W ogóle spędzajcie razem też czas inny. Służymy razem, ale wiecie, żeby też służyć efektywnie, trzeba coś razem przeżyć. Nie upijajcie się tylko. Trzeba coś przeżyć razem. Przy stole usiąść, coś w ogóle zjeść. Wiesz, w ogóle rozładować w ogóle atmosferę, nie? Daj siebie. To, w jaki sposób obchodzimy się z drugim człowiekiem, ma ogromne znaczenie. I to jest to, co mówiłam właśnie na uwielbieniu, nie? Że to jest ten taki mały zawias, na którym wisi nasza służba. Jaki stosunek mamy względem siebie? Jaki mamy do siebie stosunek? Jak my się traktujemy? Jakich słów do siebie używamy? Jak my do siebie mówimy? Wiecie, my mamy psa w domu, ona jest tak fajna, że w ogóle mówię, jak ona by mogła mówić, to by przemówiła. Ona jest tak wdzięczna, jak się w ogóle jeść jej daje. Ona ma w ogóle bardzo takie podstawowe potrzeby. Jest wysiusiana, wykupkana, jest najedzona. Ona po prostu, ja nie umiem nawet tak zrobić, ale ona w ogóle robi to, co te pieski na YouTubie. Wiecie, auuu. Jeszcze jak Wiktor przyjdzie, jakieś tam miłe słowa w ogóle do niej mówi, to ona tym samym odpowiada. Uwierz, że jak będziesz miły, miły dla drugiego człowieka, on ci odpłaci tym samym. On ci tym samym odpłaci. Jest taki czas, kochani, uważam, że jesteśmy w miejscu właśnie porodu. W miejscu porodu, w miejscu bólu. Mrzonki padają. Może jesteście zawiedzeni, bo myśleliście, że rzeczy będą wyglądały inaczej. Rzeczy wyglądają prawdziwie. Tak, jakie one są, bo jesteśmy ludźmi. I nie mówię tutaj, że mamy usprawiedliwiać jakieś swoje braki, mankamenty, tudzież rany i tak dalej. Nie o tym mówię. Ale mówię o tym, że kiedy dochodzi do miejsc konfliktu, nie podciągajmy ich pod rangę w ogóle, że o, demony nas tutaj zaatakowały, Bóg nas zasroma, w ogóle całe piekło nam się zwaliło w ogóle na głowę. Wiecie, o co chodzi? No w ogóle cała energia piekielna zwaliła się w ogóle do nas. To jest nieprawda. To jest nieprawda. Przeżywamy normalne życie. Przeżywamy coś, co się nazywa normalnym życiem. Kiedy się zaszło w ciążę, to po prostu trzeba urodzić. To, z kim budujesz swoje życie, zdecyduje, jak
daleko zajdziesz. To, jak będziesz budował swoje życie, zdecyduje, gdzie zajdziesz. Ludzie, którzy są w twoim życiu, będą zawsze jak przyciski w windzie. Jedni cię poprowadzą do góry, a jedni cię poprowadzą na dół. Kochani, nie chcę powiedzieć, że to jest jakieś ważne teraz, wiecie, tutaj. Rozmyślałam sobie o tym długo. Nie chciała też bym, żebyśmy weszli w takie miejsce perspektywy proroczej, że będziemy się straszyć. Nie straszmy się, bo za lękiem nie stoi nic dobrego, ponieważ to nam podcina tylko i wyłącznie nogi. Bierzmy odpowiedzialność jedni za drugich. Gwarantuję ci, że kiedy ból nie stanie się miejscem, że chcesz się zerwać i uciec, to rzeczy się zmienią. Kiedy zaczniesz właściwie nawigować relacjami z tymi ludźmi, których Bóg ci dał. Bo jest też coś takiego, wiecie, że można chcieć strzyc cudze ogródki, cudze trawniki. Tu nie złapię relacji, to może pójdę gdzieś indziej. Tu nie mam relacji, to złapię je w świecie. Tu nie mam relacji, to gdzieś indziej pójdę. Wszędzie indziej spotkasz takich samych ludzi. Budujmy właściwie relacje między sobą. Amen.